352. No idę do Bocianówki, a widzę tam już na podniebnej promenadzie biega albineczka. Już, a maluchy już są przed. Zobaczcie. Kicie, kicie, kiciulki. Zobaczcie, jak lecą. Kicie. Kicie, kicie, chodźcie. Chodźcie, Messerschmitty. Kicie. Jo, jo, jo. Są wszystkie pięć. Jeden, dwa, albineczka, Mila. Nawet przyleciała Maja, zobaczcie. Ogonek w górze. Maja, kicia, nionia. Jo, 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 wszystkie są. Są. A kto tutaj u góry tak siedzi? Taki, kto to? Kicia. Baribal. Baribal tu jest. O, a co ten chodnik tutaj robi? Proszę. On był na tym. Na tym. Taki wiatr był, że go zwiało. Chyba tak. Zwiało go stąd, nieprzykręcony. I go zwiało. Będę musiał przykręcić. Chodźcie, nioniki. Ha, ha, ha. O, Mila gdzie wskoczyła. Kicie się cieszą, biegają już. Nie? Chodźcie, domek wyprałem wam. Kicie, domek wam wyprałem. Chodźcie, idziemy. O, pieszczok przyleciał, chodź. Aż jej ogon postawiła. Gania go. Pieszczocha, bo pieszczoch praktycznie siedzi gdzieś tam w tym chyba drugim domku w Jarominie. Tutaj przychodzi tylko na gościnne występy. I albineczka go traktuje jak obcego. Gania go. No dobra. Chodźcie, kiciulki. Idziemy. Hej, oj, oj, oj. Ogonki w górze latają od samego rana. Ha, ha. Tak, ile mamy? Ciśnienie lekko w górę poszło. 13,5 stopnia. No dzisiaj ma być podobno trochę chłodniej. Ile? Jakieś 3-4 stopnie z tego, co mówili. Dobra, otworzyliśmy. Chodź, już, już. Już tutaj. O, jedzonko. Zobaczcie, tylko trochę zostało mięska z tych próbek. A wszystko, co w galaretce, to poszło. O, nawet Milać nie może doczekać jedzenia. Proszę. Zaraz, poczekaj. I ja niech pootwieram okna. Dobra. Pootwieram okna. Kiciulki, poczekajcie. Nionki, chodźcie, kicie, kicie. Jeszcze to okno mi zostało. Ojej, ta albinka mnie tam po nogach cały czas. Messerschmitty latają. Jest, dobra. To już mamy otwarte. Chodźcie, kicie. Tu jeszcze to pudełko, ono wyprane. Ten domek, ale jest jeszcze mokry. Trochę. To będzie schnął. Chodźcie. A który tu wszedł? O, Zyzio. Proszę, gdzie wszedł. Chodź, Zyziulek. Chodź. A, myje się. Myje się. Jeszcze się nie najadł, już się myje. Dobra. No teraz to czekaj. Przeczyścimy troszkę kiciulka. Te śmieci.
rzucimy, strącimy. Dobra. Ten jak zwykle, codziennie. Jak ja przychodzę, to on tutaj skrobie. Drapie sobie, mimo że... O! Mleko wypite, wszystko. Dobrze. No, już kicie czekają. Bierzemy Feliksy. Kicie, kicie, chodźcie! No dobra już, no. Kicie, kicie, chodźcie! Chodźcie, kiciulki! No. Kicie, kicie, chodźcie! O, jest i Maja. Chodźcie, kicie, kicie. Chodź tutaj, Kajtek. Kajtuś, chodź tu. No. Macie. No, zaczynałem od dwóch, ale teraz okazuje się, że ja muszę dawać trzy saszetki. Tak jedzą. Na rano. No. Macie trzy saszetki. Jeżeli trochę zostanie, to później nakrywam. Kochani. O, tą wazą. I żeby nie schło. Proszę, jak im się uszy trzęsą. Jedzą. Nasze niuńki. Jedzą i rosną. Jak na drożdżach. No to damy jeszcze mleczko. Żeby sobie popiły. A tu kto to? O nie, 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 koleżanko. Ty się do tego nie. Macie kicie? Także tu. Tu jedzcie. A ja... Czekaj, Basiorku. A ja to wyniosę. Tą wędlinę z próbek, którą wczoraj im tu pokroiłem, wyłożyłem. Wyniosę im przed bocianówkę i niech, to, niech tam sobie jedzą. Proszę, jak jedzą, jak wsuwają zgodnie. Chodź, Basiorku, chodź, kiciulku. O, Zuzia jest. Zuzia, kiciulka, chodź. Macie, masz, Zuzia. O. Jedźcie. Chodźcie, kicie. No, jedźcie. A ja zaraz kurczaka jeszcze przyniosę. Jedź, Zuzia. Zuzia, a tam jest chyba murzynek. Leży. Chodź, kicia. Dobra. I teraz mi zostało jeszcze korpusy. No tyle sobie zostawiłem kotkom. Weźmiemy miotełkę. Zgarniemy to resztę, co jest niepotrzebne już. Co już kotki. Chodź, Basiorku. Nie zjadły. O, zobaczcie, co zostało. Nic nie zostało. O, prawie nic. Widzicie? Jak to nasze
co tu się w nocy dzieje. Wszystko zjadają. Ale kto to zjada? To ja nie wiem aż. No tutaj to było mięsko same. O! Zyzio przychodzi. Wczoraj przyszedł i dzisiaj też przychodzi. Na korpusy. Zyzio na korpusy przychodzi. Zyzio, znowu przyszedłeś? Ach, ty to jesteś. No. I muszę teraz obskubać. Zyzio, Zyzio. Ty to jesteś. No, wyszedł na korpusiki. No. Tu chude mięsko. Masz chude mięsko. Masz chude. Masz. Jedną ręką to wiecie co to można jedną ręką. Jedną ręką to można w ubikacji pupę podcierać. Masz. No, skórki. Co Zyzio, dzisiaj nie będziesz jadł? Natomiast to co nie mogę oddzielić, kości, to rzucam tutaj. I tutaj lecę. Zyzio, ty nie jedz kości. No, raz, on też się za kości bierze. Albineczka, weź mu wytłumacz, że kości to nie dla niego. No. No i tutaj znowu skórki. I kości tutaj. Zyzio, nie jedz tego. A, widzisz? A i Mila przyszła. Zyzio, ty chodź na mięsko. Chodź, beczułko, tu masz mięsko jedz. Tu, o masz. Tu masz mięsko. Albineczka już się najadła. Feliksa, tu nie chce jeść. O, ładnie. Ładny kawałek tu mięska wziął. Chudego. I tutaj jak zwykle kości. Już się Zyzio najadłeś? Ach, koty jak na słońce powychodziły. Zobaczcie. O, mamuśka jest. Mamuśka jest. Pasiorek na słońcu siedzi. No, przyszedł znowu kości obgryzać. Nie kości, Zyzio. Ty masz tu mięsko. Masz. No. Rzuciłem resztę i idziemy. No, Zuzia, idź tam jeść. Zuzia, idź. Idź tam jeść. Tam są. O, tu masz mięso też.
Jeść. No. No było za 5 siódma, już jest 10 po siódmej. Czyli już 15 minut, jak się tutaj kręcę. Ach, już, gdzieś o tu przyleciał. Tu mam ścierkę, to sobie ręce wycieram, bo mam tłuste po tym kurczaku rozdrabniania. No i co te nasze mikrusy robią tutaj? Teraz... O, kto to się dorwał do jedzenia? Baribal się dorwał do jedzenia. Kubka jest, to pozbieramy. Najadł się. Jednego tutaj widzimy. No, domek jak zwykle stłamszony. Choroba. Wchodzą na niego zamiast do niego. Muszę go przestawiać. Nie ma konstrukcji jakiejś takiej sztywnej. Tylko jest szpaciane. No to go zawsze tam zmęczą. No dobra. Gdzie ja mam podłogę od tego domku? Gdzieś ją wyprałem. Położyłem kotką. Tylko nie pamiętam, gdzie ja ją położyłem. Muszę do środka włożyć, żeby był komplet. Aha, od skleroza. Skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić. A kurczę, Marek. Gdzieś na wierzchu miało być. A nie ma. A, już przyszedł Zyzio. I co? I na nóżki. I na nóżki, tak. A jest Zyzio. I na nóżki. Na kolanka. I ten czas jest szczęśliwy. A, widzicie? Pokajowy kotek będzie, jak nic. Czuję, Zyzio, że ty po prostu zastąpisz mi Maciulka. Zrobimy z ciebie następcę Maciulka i będziesz mieszkał ze mną w pokoju. Nie, Zyzio? Prawda? Bo ty już jesteś taki pokojowy kotek. Tak, Zyzio już jest pokojowy kotek. A. Rum, rum, rum. Mruczy. Nie, Zyziuleku? A. Mruczy. Mruczy. Słyszycie, jak mruczy? A. Mruczy szczęśliwy. O, jest następny. Poleciał tam. A gdzie się Basieńka mi schowała? Gdzieś mi się Basieńka schowała. No, Zyziulku, ja zrobię porządek, wiesz? Jeszcze kubki powybieram. No, tutaj nasiusiane jest. A, będzie spał. Gdzieś piukał mi jakiś. No. A te gdzie są? Gdzie one mi poszły? I co, Zyzio, śpisz? Kiciulki się najadły, będą spały teraz, tak? Będą spały. No, po jedzeniu. Teraz będzie siesta poranna. No to śpij.